Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget, drugi odcinek dzisiaj, drugi odcinek maratonu z naszego wojownika. W pierwszym żeśmy się przebrali, teraz będziemy sobie klikać lochy. W tym pierwszym też było trochę lochów, żeby tam jeszcze docisnąć jako taki level, więc wydaje mi się, że jest po prostu ok. No gemy, w sensie gemy, itemki mamy pozmieniane na aktualne. W sensie na swój level tak naprawdę. Tak więc co, no będziemy próbować tutaj te lochy dociskać. Tutaj mamy ulepszoną jakość przedmiotu. W sumie nie wiem, czy ona mi się przyda, więc na razie ją sprzedaję. Nie wiem, czy jeszcze tutaj coś będę z itemkami mieszał. Na razie mam je na dobrym poziomie, także spoko. To sobie mogę sprzedać w sumie. To też w zasadzie mogę sprzedać. No i to sprzedam. Jutro w zasadzie tam mogę jeszcze troszeczkę epików poszukać, aby mieć do kibla, bo tamten miecz to było oczywiście do kibla. No i spoko, no tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, tutaj głównie się skupialiśmy na lepszych itemach, na runy jeszcze nie patrzyłem, mam tylko 6%, przypadkiem nam się tak naprawdę zebrały, no jakby były po 3%, to bym miał 9 i bym mógł tutaj coś bardziej kombinować, no ale jeszcze tych runek mam za mało, więc po prostu to na razie olewamy. No gemików też jeszcze tutaj ci pachołkowie nie mają, to ja wam wszystko mówiłem w poprzednim odcinku, kto oglądał, a kto nie, no to zapraszam. Oczywiście zostawiacie kciuki w górę, jeżeli takie maratony wam się podobają, no to na pewno będzie ich po prostu więcej. Dobra, no i co my tutaj robimy? No tak naprawdę 13 piętro dobrze by było machnąć. No tutaj jesteśmy tak naprawdę sami, więc mimo wszystko wydaje mi się, że skoro się przebraliśmy w te same epickie itemki, no to mimo wszystko powinno to tutaj pójść. No zresztą dawno już z tego wojownika nie było odcinków, no jak widzicie ja tutaj sobie regularnie coś klikam i regularnie po prostu ekspię ten poziom. No zobaczcie, no mamy wszystkie itemki nówki, a on tutaj nam nie chce paść, no to jest niedobre. Ale dobra, w sumie ja miałem sporo golda odłożonego przez to, że się chciałem właśnie przebierać, że mi nie brakło, więc mogę sobie tutaj dodać w siłkę, nawet do myślę 8000, jak nie lepiej, bo jednak tego golda od kilku dni chomikowałem, więc tak, no na to wychodzi, że możemy sobie tutaj tej siłki dosyć sporo dodać i na pewno też tam to pomoże, no bo to jest jednak walka z wojownikiem. Sam w sumie myślę, czy nie dobrze by było znaleźć sobie broń na samą siłę i po prostu z tej broni na samą siłę korzystać, no ale na razie oczywiście będziemy chcieli tutaj troszeczkę tych leveli wbić. Dobra, 8100, ile my tutaj mamy w podstawie? 1600, więc dosyć sporo. No dobra, jeszcze możemy do 10 milionów powiedzmy dobić tą naszą siłę, no bo jednak na woja to nam się przyda. Natomiast możemy też tutaj troszeczkę przejść tak do 5 milionów, myślę, sobie w to HP dać, żeby też nie było wcale takie zaniedbane na ten moment. No ulepszać itemków oczywiście nie będziemy, zbieramy na razie kryształy, zbieramy kamienie, aby nam to tutaj szło, w sensie no wbijało się do kowala, aby tam na wyższym levelu można było fajnie sobie te itemki poulepszać, jak już będziemy mieli w miarę stałe EQ. Dobra, okej, no i co, no portalu raczej nie zrobimy, ale w zasadzie możemy machnąć, a nuż się uda, a jednak się udało, zobaczcie, no to też na pewno pomoże z lochami. No w sumie te portale pierwsze są dosyć proste, więc jednak mimo wszystko, o i od razu padł za pierwszym, zobaczcie, no wystarczyło troszeczkę golda wydać i od razu nam tutaj padł, dał nam jakiś itemek, na razie go sobie zostawimy. Dobra, wejdziemy sobie na pocztę. Trochę mam tu to jeszcze te stare pozapisywane, to już wam nie będę pokazywał, bo myślę, że nie ma to sensu. Mam tutaj tak naprawdę zapisaną ostatnią walkę z wróżkiem Henrykiem, to jest już właśnie 13 piętro, jak to 13 piętro sobie zacząłem. To wam tutaj bym chciał to pokazać jeszcze, no tutaj zobaczcie, że bardzo mocny krytyk na koniec, no i ta tarcza, o której wspominałem w poprzednim odcinku, nam wypadła, to było dosyć niedawno i z tym dymikiem mogę wam od razu pokazać walkę. No to jest w zasadzie walka wojowników, więc troszkę pewnie będzie trwała, ale mimo wszystko sobie myślę, że obejrzymy. No i co? No i będziemy się tutaj starać dalej ekspić. No powiem wam szczerze, że liczę na jakiś taki dosyć fajny progresik, jednakże dosyć dużym progresem dałoby nam pociśnięcie strefy mroku, a niestety tą strefę mroku z obecnym stanem pachołków ciężko będzie pocisnąć. No głównie się tu skupiłem na sobie, no mówię, to jest identyczna sytuacja jak na łowcy na starcie, że tam ci pachołkowie przez długi okres czasu nie mieli dobrych gemów i tak dalej, no a dopiero z czasem je dostali, no bo jednak troszeczkę się to wszystko kopie i tak dalej, i tak dalej. No ale dobra, no na razie tutaj skupimy się na tym 13 piętrze, 205 milionów expa, dosyć fajna walka i spoko. I kogo my teraz mamy? Teraz mamy kołek Van Helsing, no i on też, jak sami widzicie, powinien dosyć szybko paść, mamy 230 poziom, niestety znowu epic na wszystkie statystyki, no ale niech sobie tam będzie. No i mamy komendanta Kome, no komendant Koma to jest znowu wojownik.
Więc no z tymi wojownikami może być ciężko, więc na razie sobie tutaj w sumie odpuścimy. Poczekajcie, no może tutaj jakieś jeszcze boczki podociskamy, no tego Hemoridoru widzę, że jeszcze nie ma co ruszać, bo go nie ruszymy. Góry Olimp też to nie próbuję, Uświęconej też. To może sobie spróbujemy kliknąć, bo dawno już tutaj w zasadzie nie wchodziłem. No i to jest mag dosyć potężny. No ale sami widzicie, że chyba tutaj jeszcze z nim niestety nie damy rady. Sutener Petr, no musimy pamiętać, że jesteśmy wojownikiem, więc no te lochy też nie będą wcale tak super szły. No dobra, no jak to nie pada tak szybko, to olejemy, idziemy sobie do Tornada, bo jednak Tornado da nam trochę golda. Na pewno go tutaj jako tako popchniemy, więc myślę, że to Tornado jest po prostu dobrym wyjściem. Aby się troszeczkę wzmocnić, może jakiś level wbić i dopiero próbować tutaj dalej. Mamy to Tornado 168, także no nieźle i próbujemy oczywiście sobie wbić dalej. No fajnie by było dzisiaj, żeby jakby 200 pękło, no ale mówię, no w dalszym ciągu jesteśmy tylko wojownikiem i w dalszym ciągu no nie jest to wcale takie kolorowe to klikanie tych lochów, jak właśnie na Berserku czy też na czym? Na łowcy, bo na łowcy też to wcale tak źle mimo wszystko nie idzie. No mamy jakiegoś wojownika, już tutaj wygląda na to, że jakiś blok, chociaż mu tu co chwilę zbijamy do jakiejś bliskiej próby. No tam znowu bardzo bliska, ale zobaczcie, że mimo, że mamy itemki ze swojego levela, to wcale to nie idzie tak fajnie. Ja kojarzę, że zawsze przebieranie na epiku to było takie, wiecie, masakryczna ilość lochów, która by nam tutaj ewentualnie padała. Dobra, no padło. A tutaj to wcale tak nie wygląda i znowu kolejny wojownik. Kolejny dosyć mocny, no fajnie jakby on padł, to podejrzewam, że kolejnych kilku to by było takie, wiecie, taka można powiedzieć sielanka. No ale dobra, padł, super, no i mamy kolejnego, to jest zwiadowca, więc powinien też w miarę szybko paść, dokładnie. No i kolejny znowu zwiadowca, dokładnie, też szybko padł. Niewidzialny koszmar, także zwiadowca, więc także powinien w miarę szybko paść, super. No i mamy teraz kogo? Znowu zwiadowcę, czyli chyba czterech zwiadowców pod rząd, dokładnie. I nie mamy miejsca w plecaku, mamy jakiś paseczek, który możemy sprzedać. Resztę sprzedajemy niestety tutaj. I okej, mamy trochę golda, możemy sobie tutaj to HP do na przykład 1400 podbić, bo dlaczego by nie, okej. No i dobra, no i mamy ten Czokuca i on dał nam 231 poziom, więc super. Już zawsze to jakiś tam level do przodu. Anioł Bólu, no to jest znowu wojownik, no i znowu tutaj wygląda na mocniejszego, więc dobra, na razie tego aniołka sobie olejemy. Także no do 200 widzę, że tutaj ciężko może być, żebyśmy doszli. Okej, no mamy tutaj tego wilka, który nam padł. No te strefy mroku, no to jest jedyna nasza nadzieja tak naprawdę, żeby to jako tako pocisnąć. No ale też jak widzicie, to są strefy mroku z takich poziomów, że jeszcze nam wcale tak wiele tego expa nie dają, jak te kolejne, które pokonywaliśmy swoją drogą wczoraj na łowcy, gdzie tam tak naprawdę dwóch przeciwników to jest cały level. No okej, mamy poczwarę. Poczwara to jest zwiadowca, o ile dobrze pamiętam. No i tutaj nam się oczywiście zwiesiło coś. Ale okej, poczekamy. No serwer nie odpowiada, to się w sumie domyślam. Błąd systemu. Czyżbyśmy go pokonali przez tego laga? Chyba tak, wygląda na to, że tak, że oj, nawet zamknęliśmy, zobaczcie jak tutaj pocisnęliśmy mocno i nadal nam nie dało kolejnego poziomu. Dobra, no mamy tutaj jakieś itemki, to jest rozrzut tragiczny, ale daje dużo, więc na razie niech będzie. Mamy jakąś klatę dla naszego wojownika, dobra, może być, tutaj możemy mu dać w sumie, chociaż poczekajcie, czy ktoś tutaj ma gorszy? To daje plus 10, a tobie daje plus 12, no niech będzie. Dziurę tak czy siak muszę zrobić, więc no trudno, dobra, dajemy mu, to olewamy, kapcie mamy na wszystkie cechy, więc też olejemy, dobra, no na razie niech to sobie tutaj będzie. Co jest, ja to tutaj miałem, bo mi się zamieniło miejscami, dobra, nieważne. Okej, no i co, no i lecimy dalej, mamy tutaj kolejnego, no 232 poziom. Aligator to także jest wojownik, więc także wydaje mi się, że powinien paść, dokładnie. I nie mamy miejsca w plecaku, dobra, co my tutaj mamy? Znowu mamy, zobaczcie, znowu kolejny raz o wiele mocniejszą broń, więc dobra, to mu dajemy. Tu jakiś pasek na razie olejemy. No i cóż, no i musimy to niestety posprzedawać. Sprzedajemy tak z 5 itemków. Te się przydadzą do kibla, więc je zostawimy. To nam daje dosyć sporo kryształów. To możemy sprzedać. To możemy w zasadzie sprzedać.
No i co? Sorki za ten dźwięk, ale jak myślę, to tak sobie czasem zrobię i zapomniałem, że nagrywam. W sensie zapomniałem, no takie... no nieważne, nie pytajcie. Dobra, no myślę, co by tutaj jeszcze można było. No w teorii te dają mało kryształów, ale one nam się przydadzą do kibla, a to jest myślę, że ważniejsze. Więc dobra, no sprzedajemy tego. I lecimy dalej. Dobra, cyk, padł dosyć szybko. No i próbujemy teraz tego naszego zająca pokonać, potwornie złowrogiego. No zobaczcie, że nam bardzo malutko tutaj daje ekspan, mimo wszystko, że te lochy tak tutaj sobie niby ciśniemy, a jednak za wiele nam to, jak sami widzicie, nie daje wcale. No dobra, no popróbujemy jeszcze tak do 1950, może się uda go zabić. No to jest jednak zwiadowca, więc on wcale tutaj nie jest taki prosty do ubicia. Zwłaszcza jak nie ma towarzyszy dobrze ubranych. No ale okej, tutaj sobie na razie się wstrzymamy i dobra, i lecimy do wieży. Spróbujemy tą wieżę sobie pocisnąć, bo zawsze tam, wiecie, jakieś itemki nam może polecą, o ile ta wieża nam będzie tutaj padać, bo widzę, że na poprzednim odcinku troszkę ją pchnęliśmy, a teraz mimo przebrania samego siebie wcale to nie idzie tak fajnie. No ale dobra, no tu nam jeszcze padło, tu nam znowu padło i nie mamy miejsca w plecaku. Okej, mamy jakiś pasek dla maga, możemy go wziąć, tu jest kryształ na szczęście, no ale nas to zbytnio nie interesuje. Mamy coś dla zwiadowcy, ale nie jest to wcale takie super. Klata dla maga, wszystkie cechy, więc nas też nie interesuje. Natomiast to, czy to by było lepsze? Dokładnie, to by było lepsze. No i dobra, no i to na razie sprzedajemy. Dobra, już niech będzie tak. I staramy się lecieć dalej. No ta wieża nam daje sporo golda, ale to i tak jest za mało, aby ich tutaj jakoś fajnie poulepszać. No a widzicie, że te towerki nam w miarę tutaj fajnie idą. Dobra, bo mi się tutaj nie pokazało. I mamy coś na zręczność dla naszego zwiadowcy, plus 9, więc nie ma co mu wymieniać. I tu mamy na zręczność i to jest dosyć dobre, więc to oczywiście mu wymienimy. Pyk, pyk, dobra. I co? I myślę, czy by tego zwiadowcy troszkę tutaj nie poulepszać. No bo jednak tego golda trochę mamy z tych wież, a mimo wszystko na zwiadowca jest tutaj kluczowy tak naprawdę w lochach. Więc dobra, no czy my go tutaj damy radę? No do swojego poziomu go na pewno nie damy rady, ale do 200 siądzie i jeszcze możemy tutaj w sumie wojownika też spróbować do 200. No on już raczej do 200 nie siądzie, ale będzie blisko. Zawsze to coś tam pomoże. No zobaczcie, że troszkę stady mimo wszystko to im daje takie ulepszenie. Także na pewno to nam tutaj jako tako pomoże. No dobra, ile braknie do tego 200? No dwóch poziomów, więc nie tak źle. Jak zrobimy jeszcze jedną wieżę, to nam powinno to oczywiście siąść. No dawaj. No ale coś tutaj nie chce siadać, z tego co widzę. No to jest mag, no to w sumie zrozumiałem. Ale okej, padł i spoko, możemy dać temu wojownikowi. Oj, zrolowałem przypadkiem, standardowo. Możemy dać tutaj temu wojownikowi, to nam daje plus 6, więc możemy wziąć. To sprzedamy, dobra, no i lecimy dalej. Próbujemy, czy jesteśmy w stanie jeszcze tą wieżę tutaj nam pocisnąć na tym naszym wojowniku. Czy jednak już się tutaj zatrzymamy? Mamy jakieś rękawice dla zwiadowcy, to zaraz sprawdzimy, czy coś tam jest sens faktycznie z tymi rękawicami ruszać. Ale wydaje mi się, że dobra, tu na razie jakiś zastój mamy, więc okej, spróbujemy tu. No nie jest to jakieś super, więc sprzedajemy. Dobra, no i co my byśmy tutaj jeszcze mogli ruszyć? No tak naprawdę co? No tą grotę korsarzy moglibyśmy spróbować kluczyk dropnąć do kolejnych lochów, ale jednak w tej strefie mroku tutaj się zakłada, żeby... O, już mamy klucz, więc spoko. Żeby robić te lochy mimo wszystko po kolei, bo każdy jest silniejszy od kolejnego. No tutaj macie kobrę grzechoczącą, która jak sami widzicie, no jest jeszcze trudniejsza od tamtego poprzedniego zwiadowcy. Więc no raczej tak jak mówię, no te strefy mroku się zakłada, aby robić po kolei te lochy. Tutaj nam coś zacięło, no ale dobra, no tak czy siak jej nie zrobimy, więc myślę, że nie ma co. Spróbujemy może jeszcze do 1770 zająca. Może on by nam tutaj się jakoś ruszył. No dobra, bo mi tutaj wszystko przeskakuje. A jeżeli nie, to co? Może poszukamy jakiejś broni jeszcze? Dobra, no padł nam zając, to akurat spoko. Teraz mamy wojownika. No ten wojownik też powinien paść, no bo to jest jednak mimo wszystko wojownik. No to zobaczcie, że co chwilę bliska próba, ale paść nam nie chce. On by nam dał kolejny poziom. Co oczywiście bardzo nam się spodoba, o ile nam padnie. No, dawaj. Zawszony korsarz. No i padł, i mamy 233 poziom, więc spoko. Mamy tutaj na inteligencję rękawiczki i one są akurat ok.
Więc to olewamy. Mamy też na trzy cechy jakiś hełmik dla zwiadowcy. No i on jest jak najbardziej spoko, więc go sobie także podmienimy. Pyk. I tutaj miejsce na klejnot. Cyk. Spoko. No i co? I czy my tutaj jesteśmy to w stanie zamknąć? No teraz mamy pirata krwawonosa. No to też jest w zasadzie wojownik, więc też powinien w teorii paść. No tutaj co chwilę, jak widzicie, nam internet niestety przeszkadza, abyśmy tutaj nie progresowali. No ale, ale my mimo wszystko dajemy jako tako radę. Więc tak, no. O, dobra, padło. Ta steamowa wersja jest o tyle lepsza, że tutaj jakby nie musi na bieżąco pobierać tych wszystkich obrazków, bo to wszystko już jest, więc w teorii dla łącza powinna być lżejsza, ale za to ta steamowa wersja wydaje mi się, że o wiele tak jakoś wolniej działa, nie wiem dlaczego. Takie mam przynajmniej wrażenie. Tak więc no, z tym znowu jest kiepska. Dobra, no tą ośmiornicę już tutaj raczej nie machniemy. Ten pasek na razie możemy zostawić. Także dobra, no tak to wygląda. No tej też raczej nie machniemy, tej kobry. No to są jednak zwiadowcy, oni są dosyć mocni, więc, więc ciężko. No tutaj musiałbym po prostu tych pachołków mieć poulepszanych i poubieranych w klejnoty. Także okej, wiecie co? Poszukamy sobie teraz broni. Ile nam w ogóle będą dawać bronie względem tej naszej? Minus 4, o to ciekawe, minus 2, czyli to nam by jakaś broń z wysokiego rozrzutu na to wychodzi, by nam się trafiła. Po prostu wcześniej miałem też ulepszoną jakość przedmiotu, no ale mimo wszystko tutaj zobaczcie, że my wcale pies szczeka w tle, jakbyście tam słyszeli, no to przepraszam, ale niestety, no taki urok. No zobaczcie, że tutaj nam dają te broni minus 6, więc wcale nie są jakieś lepsze. Ale mimo wszystko bym poszukał jakiejś tej broni po prostu z runą na samą siłę, aby tutaj spróbować to 13 piętro jeszcze przepchnąć, bo tam jest jednak wojownik, więc tej siły nam, albo po prostu jakiś gemik, może gemik jakiś spróbuję na siłę znaleźć, przy okazji sobie jakieś podropie, no tu na HP to nas zbytnio nie rusza, przy okazji mówię, jakieś podropie tutaj dla tych naszych towarzyszy. Zawsze to się przyda. Natomiast my tutaj spróbujemy jakiś taki najsłabszy na właśnie, oj co jest, 327, 272, ile on nam daje? 366, zobaczcie, no to też jest dosyć fajny. No i tu mamy coś na inteligencję dla naszego Mariusza, to też mu oczywiście wrzucimy. Dobra, no jeszcze poszukamy tutaj, spróbujemy, o mamy do karuzeli z idolami, no na razie jej tutaj i tak nie ruszymy. No mamy coś na szczęście, to w zasadzie nas w ogóle nie rusza, no mamy znowu na HP. Mamy znowu na zręczność, no na szczęście możemy temu wrzucić tymczasowo, niech sobie ma, no bo wiecie, lepiej wrzucić niż sprzedawać. Na zręczność coś tutaj mamy, to możemy w sumie dziurę zrobić i dać tej Kunegundzie. No i coś na HP, to może dla wojownika niech będzie, bo on jest i tak mały, 310, więc nam tutaj różnicy zbytnio nie zrobi, no dawaj się. No wsadzaj, oj Boże, no ten internecik... Serwer nie odpowiada znowu, no nie wiem, strasznie to irytujące. O, zobaczcie, dało nam gem i mamy tutaj gem, pomnożyliśmy gem. Nowa taktyka, jak oszukiwać w Shakes and Fidget. Dobra, no coś na niestety na szczęście, znowu inteligencja, znowu zręczność. Zobaczcie, że nam nie chce w ogóle dać siły. To też jest piękne. Okej, tutaj sobie wsadzamy to. Tutaj nie mamy, te buty są w miarę nowe. W sumie pasek też był nowy, no ale dobra, to akurat bez znaczenia. I czy ona tutaj coś ma jeszcze, możemy jej dać tutaj miejsce. No przy okazji zobaczcie, że w miarę sobie poulepszamy tych pachołków. No znowu na szczęście, znowu na zręczność, znowu na HP i nie mamy miejsca, dobra. Tutaj sobie może poszukamy czego, w sensie znajdziemy, zrobimy dziurę i to damy. Na HP mamy znowu duży 363, więc sobie to pewnie damy. 301, 330, no tego będziemy chcieli. I na szczęście możemy dać tutaj byle komu, z tym, że nie ma co chyba dziury robić dla gemu na szczęście, więc... A tutaj widzę, że nie ma nikt żadnej takiej dziury, że tak powiem, wolnej. Więc okej, no już mamy tutaj dosyć mało grzybów. Więc no dobra, no jeszcze spróbujemy ten no jeden gemik na siłę, to naprawdę nie jest nic trudnego. Mamy coś na inteligencję, to od razu podmienimy. Drugi też mamy na inteligencję, to od razu sobie tutaj damy. No i mamy coś na zręczność, to w zasadzie, zobaczcie, Kunegundę już mamy całą obraną. Tu zgaduję, że chociaż nie, nawet te gemy są, zobaczcie, same dobre. Ten ma 327, więc no w sumie możemy tego podmienić, ale generalnie one są ok. No dobra, daj coś na siłę. Daj coś na siłę.
Jest na siłę, okej. Okay. No zostało nam 400 grzybków, więc nie jest kolorowo. Ale dobra, no podmienimy tutaj u siebie 363, 330, 327. Dobra, więc no ta siła jest 340, no ale byśmy podmienili w teorii ten najsłabszy tutaj na siłę, ale no jednak potrzebujemy tak czy siak więcej siły na wojownika, więc spoko, na inteligencję możemy coś dać magowi. Oczywiście. I dobra, no i będziemy próbować to 13 piętro jeszcze tutaj machnąć. Czy my tych zrobimy? Daliśmy tutaj im trochę tych gemów, ale czy oni są do zrobienia mimo wszystko? Ci zwiadowcy? No nie wydaje mi się. Zobaczcie, że nadal tutaj te próby wcale nie są. O, pewnie by ona padła, podejrzewam. O, i padła, dobra, no to super. To super, super, dobra. No i teraz mamy grotę korsarzy, kapitana korsarzy w zasadzie. Czyli bossa groty, to też jest zwiadowca. No z nim tutaj będzie, powiem wam szczerze, ciężko. Ale dobra, olejemy go na razie i sobie przejdziemy tutaj. Czy my to jesteśmy jeszcze w stanie machnąć? No szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nie, że na ten moment jest to raczej nie do zrobienia. Wieży też już nam ciężko przepchnąć. Dobra, 13 piętro, no zużyjemy na niego nawet te 200 grzybów, żeby po prostu do 100 dobić i postarać się go machnąć, no bo on nam jednak tutaj da sporo tych poziomów, jakby nie było. Więc powinniśmy go zrobić, no ale widzicie, że to jest wojownik, no tutaj bardzo musi wlecieć jakaś szczęśliwa próba, aby cokolwiek faktycznie, abyśmy cokolwiek byli w stanie zadziałać z nim. Jakieś szczęśliwe bloki, jakieś coś w tym stylu, no broń mamy fajną, z dużym rozrzutem. Zresztą sami widzieliście, że jeszcze nam tutaj ciężko do zmiany, w sensie no nie potrzeba nam zmiany, może w ten sposób. No siły troszkę sobie doładowaliśmy kosztem HP, właśnie dlatego, że ten gemik zmieniliśmy, no ale kurde, zobaczcie, że on tutaj i tak nie chce zbytnio siąść. Także no ten progres jak na tyle grzybów i na tyle tego wszystkiego wcale nie jest taki fajny, jaki myślałem, że będzie. No ale zawsze tam parę leveli do przodu, no zawsze coś, nie? Zawsze tutaj coś się zadziało mimo wszystko na tym naszym wojowniczku. Zobaczymy, jak to pójdzie dalej. No fajnie, jakby ten komendant jeszcze padł, no, on by nam dał tutaj pewnie ze dwa poziomy. No ale sami widzicie, że nie jest to takie kolorowe i może po prostu jednak tą broń na siłę dobrze by było mieć. I na pewno też dobrze by było powymieniać gemiki. Bo jednak sami widzicie, że tam już ponad 350 nam lecą, a my jeszcze mamy niektóre 250, więc no też na pewno by nam to pomogło w jakimś machnięciu kolejnym lochów. No ale dobra, ale to by było chyba dzisiaj na tyle, tu widzę, że 22 minuty, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawiajcie kciuka w górę, możecie napisać w komentarzu koma, a ja wam przypnę serduszko, nawiązując tutaj właśnie do tego 13 piętra, które teraz już kończymy klikać. Wbijajcie na Discorda dla widzów, zostawiajcie kciuki w górę. Subskrybujcie z dzwoneczkiem, to w ogóle przede wszystkim. No i okej, no taki progres, mamy tutaj 233 level, jak tutaj serwer wygląda, na pewno jeszcze się wzmocnią tutaj inni, ale jak to tutaj wygląda, jeżeli chodzi o wojowników, no tutaj widzicie 261 poziom, tutaj Pikachu ma 251, jak pewnie kojarzycie z początków Pikachu, to był ten wojownik, który tak bardzo cisnął na starcie. No i co my tutaj jeszcze mamy? No 240, 237, więc wcale tak bardzo nie odstajemy, jesteśmy tutaj w miarę blisko właśnie tych wojowników. O, ten tutaj ma tarczę, nawet możemy spróbować sobie wziąć, wzięliśmy do klaserka. I okej, na razie to by było na tyle, zobaczę, jak tutaj mi jeszcze wyjdzie, jeszcze tutaj te gemiki oczywiście podropię, to mogę w sumie podmienić, jeszcze te gemy podropię, coś tutaj pomyślę i jeszcze na tego wojownika zapewne za jakiś czas wrócimy. I jeszcze raz, dziękuję wam za oglądanie, zostawiajcie wszelkie aktywności, o jakich mówiłem wcześniej, trzymajcie się i cześć!